Świat Anny Bilińskiej. Dzienniki. Anna Bilińska, podobnie jak wiele malarek w jej czasach, prowadziła Dziennik. Dzięki niemu możemy nie tylko poznać szczegóły z życia osobistego artystki, ale też przekonać się, jak wyglądała droga kariery kobiet żyjących w drugiej połowie XIX stulecia. Los oryginalnych zapisków malarki pozostaje nieznany. Dzisiaj ich treść znamy dzięki Antoniemu Bogdanowiczowi, mężowi Bilińskiej. Wydał on fragmenty dziennika 30 lat po śmierci żony. Anna prowadziła dziennik od lutego 1882 roku do czerwca 1886. Opis tych czterech niezwykle twórczych lat rozpoczyna się od relacji z podróży którą odbyła wraz z przyjaciółką Klementyną Krasowską przez Niemcy, Austrię i północne Włochy. Fundatorką tej wyprawy była matka Klementyny. Na pierwszej karcie dziennika Bieleńska zapisała: Rok 1882. Rok najszczęśliwszy ze wszystkich przeżytych dotąd. Zaczęty w Warszawie, przewędrowany później przez Monachium, Wiedeń, Treviso, Rączeni, Opadwę, Wenecję, Triest. Znów Wiedeń, Baden, Kraków, Warszawę, Berlin i skończony w Paryżu. 12 maja. Droga z Wiednia do Treviso. O siódmej rano wyjazd z Wiednia. Zemmering, później Osja, Wilach, rzeka Drawa. Odmienny charakter zabudowań. Typy malownicze przypominają słowian. Radość nieopisana z Włoch mijamy góry, doliny granica włoska, ponteba Italia, Italia więc oddycham już tym powietrzem jestem w królestwie sztuki ładne uniformy wojskowych rzucam odkrytkę do Grabowskiego rysuję, fotografuję spóźniam się nieomal na pociąg o dwunastej Trewizo, hotel, pod oknami szumi rzeka trzynasty maja Omnibusem do Castelfranco, wesoły Włoch w omnibusie, później o dziewiątej Bossano, hotel. Schodzimy na kolację. Dużo Włochów w kapeluszach grają w karty. 14 maja. Powozem do Rončenio, 40 lirów. Prześliczna droga nad Brentą, olbrzymie skały, lód bardzo ładny, koloryt oryginalny, przypomina stare obrazy. Pasanio, miejsce urodzenia, Kanowy, Primolano, Borgo z zamkiem w ruinach na górze. Rączeni o wreszcie. Z gości nikogo. Jesteśmy pierwsze w hotelu. Pozycja malownicza. W hotelu na dole kafe. Jedyny towarzysz pies. Wrączeni o drożyzna, lecz humor pyszny. 15 maja. Wizyta doktora. Włoszysko ani słowa po francusku. Spacer. Sala jadalna. Kilka osób. Znajomość z córeczką gospodarza. Panną Weiss. Bardzo miła panienka. Fortepian. Zimno. Spacer po Ronczenio. Mała, bardzo mieścina, lecz bardzo malownicza. Wierzchołki gór pokryte szronem i śniegiem. Maluję dwie godziny. Potem idę na pocztę zamknięta. 16 maja. O ósmej rano Klimcia śpi jeszcze. Idę na pocztę. Nie ma listu. Deszcz. Mleko u Włoszki. Duży garczek. O dziewiątej i pół wracam do Klimci. Schodzimy na dół do sala da pranco Gram trochę na fortepianie. Gawędka. O trzeciej list od mamy. Mój malarz wędrowny ma dużo amatorów od Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Chce go kupić książę puzyna, a przedtem jeszcze bankier jakiś. O trzeciej trzydzieści rysuje domek z okna, obiad, spacer, czytanie kuriera. Wieczorem rozmowa z Paolą, córką gospodarza i jej guwernantką po włosku. Paola bardzo ładna i miła dziewczynka. 17 maja. O dziewiątej na pocztę zamknięta znowu. Udaje się znowu w stronę Borgo. Znajduję ładny punkt do malowania. Zachodzę do chaty włoskiej. Dosyć czysto, dużo naczyń. Na ziemi rozniecone ognisko. Nad niem na łańcuchu kocioł. Gotowanie polenty. Wrączeni o mało ładnych twarzy. Nie to, co w trewizo. Po obiedzie idę do źródeł Bręty. 18 maja. Poczta, potem nad strumień za miasteczko. Nowe studium, gromadka dzieci, bukiecik poziomek. Apteka, po niej z Klimcią do kąpieli pierwszej. Pogoda, wycieczka z Paulą do Borgo, gdzie rysuje ruiny zamku należącego do wuja Paoli, którego poznaje. Sympatyczny, zna nasze stosunki polityczne, historię. Śliczny zachód słońca, powrót do domu. Towarzystwo hotelowe zwiększa się. W sali już 24 osoby. Pan Weiss, gospodarz sympatycznej powierzchowności, Amerykanin, kapitan Polak, Moskal, Olga, signor Longo, pan Hopengar, Tyrolczyk i inni. Idę na górę. Gawędka z Klimcią i panią Krasowską. Czytanie. 24 maja. Klim ci trochę lepiej, żeby Bóg dał nareszcie, jakie to byłoby szczęście? Idę na pocztę. List od Grabowskiego. To dobry dzień. Idziemy pochodzić z Klimcią. Spotykam śliczne dziecko, Kitty. Zabiera ją do malowania. Ach, jaka ona śliczna w tym swojem postrzępionym ubraniu. Z Klimcią kopiuje widok. Paola, zachwycona, zabiera się także do malowania. Obiad kapitan irytuje mnie źle mówi po polsku i opowiada tylko o hrabiach i książętach znajomych swoich idę malować słońce niepewne kładę się na trawie dzieciaki nie wiadomo skąd otaczają mnie śpiewają przynoszą kwiaty nie mogę myśleć bawię się z nimi wracam znowu list od graba i od maruchy wyjeżdżają na rok do algieru Klimcia Zdrowsza maluje. Projekta szkoły kobiet. Spacer. Kapitan, signor Longo, Amerykanin, Tyrolczyk, Gawędka. Potem malowanie znowu. Rączki modelki Kitty podmalowane, lecz męczy się maleństwo. Będzie się nazywać Dami un soldo, jak skończę. 31 maja. Odnoszę listy na pocztę. Pan Weiss jedzie do Wenecji. Proponuje nam. Za mało czasu. Za namową Klimci i pani Krasowskiej decyduje się jechać sama. One już tam były. Dziś tedy, o ósmej wieczorem. Pakuję się szybko, zabieram farby, płótna, albumy. Pożegnanie z Klimcią. O piątej trzydzieści z Ronczenio do Borgo. O ósmej wyjazd z Borgo omnibusem. Bałam się trochę sama i czterech Włochów. Ale strach prędko minął. Wybrałam miejsce na koźle, aby lepiej widzieć. Śliczna noc. Mój woźnica, poczciwe włoszysko, wyśpiewywał całą drogę. W końcu ja też nie próżnuję, ale umiem po włosku jedną tylko Marianinę. O jedenastej w Primolano, w poczekalni, w temże Primolano jeszcze o dwunastej trzydzieści. Obok mnie biedny obłąkany, literat widocznie ciągle coś rozprawia i zwraca się do mnie. Wszyscy go słuchają. Szkoda, że nie rozumiem, choć boję się wariatów. O pierwszej ruszamy Pierwszy czerwca. O ósmej trzydzieści wyjazd spadwy. noc jasna, piękna, poetyczna, zmieniają się widoki, niepostrzeżenie. Wkrótce w oddali Wenecja, gondole, marzenie. Wrażenie silne, oryginalne. Pan Weiss oczekuje na dworcu. Wsiadamy do gondoli, jedziemy na plac świętego Marka. Odnajduję mój hotel. Dziękuję i żegnam pana Weiss. Kładę się spać, jestem zmęczona. Lecz o czwartej z rana spać już nie mogę. Zrywam się ciągle, biegnę do okna, patrzę. Ja naprawdę jestem w Wenecji. Drugi czerwca. O siódmej budzi mnie muzyka i melancholijny śpiew. Głos gorący, południowy. To gondolieri. Czemu Bóg nie chciał, bym była takim gondoliero? Śpiewałabym mu dumki. Ale on mnie i tak psuje. I to ludzi, życie całe nie zobaczy Wenecji? Dzięki mój za to. Pisanie listów do Klimci i do Graba. Wychodzę na plac Świętego Marka. Muzyka, gołębie, turyści. Przechadzam się trochę po tym weneckim salonie. Kupuję blok przy sposobności. Akademia. Tintoretto, Tycjan, Bonifacio. Z galerii do kościoła Świętego Marka. Obiad. Wycieczka statkiem na Lido. Ładny zachód słońca. Wspanialszy zachód księżyca. Chodzę nad brzegiem morza, robię trzy szkice, muszę tu przyjść z farbami dla studiów, powrót, znowu spacer po placu św. Marka, po mieście, mostach, pasażach, przesmekach, powrót gondolą, śliczna noc, pałac dożów wspaniały, dziwny, niedarem księżyc wytrzeszcza nań tak oczy, największe jednak wrażenie robią w półmroku więzienie i ponte dei sospiri, myśl do kompozycji. Próba akwarelki, popsuty papier. Trzeci czerwca. Śmierć Garibaldiego. Miasto dożów w żałobie, sklepy zamknięte. Błądzenie po ulicach, kanałach i mostach. Rysuje San Giorgio Maggiore. Później Pałac Dożów. Piękny Włoch, widziałam go już wczoraj. Czego on chodzi za mną? Wracam do hotelu. Rozmowa z gospodynią znowu gontola. 6 czerwca. Jeszcze list do Klimci pożegnalny rzut oka na miasto. Na placu świętego Marka dwie angielki malują akwarele, nadzwyczaj szybko i dobrze. Koronki dla Klimci bilet do Triestu. Wieczorem w świetle cudnego księżyca gondolą na dworzec. 10 czerwca. Powrót do Rączenia o siódmej rano. Wszyscy śpią jeszcze i ja, nie budząc Klimci, spać idę także. O jedenastej powitanie chora biedna. Gawędka opowiadanie, obiad potem czytanie spacer i gra w krokieta. Powrót do hotelu fortepian przeglądanie pism. 11 czerwca Klimci nie lepiej. We wtorek zdaje mi się, wyjeżdżamy. Z rana idę po Kitty chciałabym skończyć moje studium. Maluję do pierwszej. O trzeciej znowu wołam Kitty. Pracuję do szóstej. Zmęczone biedne dziecko. Klimcia gdera na egoizm artystyczny. Może ma i rację. Mycie pędzli i palety podług zasad pana Grabowskiego. Paola i pani Weiss proszą nas na dół na tombole. Lecz nie idziemy, gdyż klimcie to nuży. Czytanie self-help, smilesa. Eli Makower Orzeszkowej 17 czerwca, Wiedeń. Klimcia zmęczona. Idziemy z panią Krasowską do apteki. Czytanie Eli Makowera i ustępów z tygodnika ilustrowanego. Sprawunki. Spotykam pana Lewandowskiego, od którego dowiaduje się o wyjeździe Wojciecha Grabowskiego przed dwoma tygodniami. Powrót do domu. Herbata. Gwałtowne bicie serca. 18 czerwca za radą Benedykta co rano spacer w sztadparku z Klimcią. Dziś wystawa w fajne. Jaskinia piratów Siemilackiego, Lipiński, Benedyktowicz, Eliasz, Rybkowski, moje dwa obrazy. Poczta, potem park znowu, gdzie rysuje drzemiących Niemców. Gorąco. Lody, sprawunki. Powrót, czytanie. Klimcia ciągnie kabały. Niewesołe wróżby. Nie rozumiem, dlaczego nie mam listu. 23 czerwca. Szukam innego mieszkania. Nie ma odpowiedniego. Umawiam się w tym samym, co poprzednio hotelu, choć smutne wspomnienia. Przechadzka z Klimcią. Spotykamy panią Andrzejkowicz i panią Drużbacką. Przedstawienia. Pani Dróżbacka pyta mnie, czy nie znam Anny Bilińskiej. Klimcia objaśnia, że to ja. 25 czerwca. Pani Krasowska z Klimcią idą do sztat parku. Ja zostaję, jestem chora, bicie serca. Odpoczywam nieco. Później decyduję się odszukać je w parku. Wracamy razem. Zastaje list od graba z przemyśla. Po obiedzie do ogniska po książki wracając słyszymy muzykę, rozkoszuje się nią. Dziś dają flik i flok. Żałuję niezmiernie, że nie wiedziałyśmy o tem wcześniej ostatnie przedstawienie, a ja tak pragnę jakiejkolwiek muzyki Klimci przydałoby się również. 26 czerwca. Dziwnie smutne myśli dręczą mnie od pewnego czasu. Dlaczego mam te bolesne przeczucia? Że pisuje rzadziej. To rzeczy zrozumiała, jest w kraju, pracuje, ma przeszkody, w znajomych. Lecz czy tylko te przeszkody? Chwilami bardzo jestem niespokojna. A wszak przed dwoma miesiącami byłam tak bez troski, tak prawie szczęśliwa, lecz czyż mam prawo narzekać? Jak we wszystkim pojęcia nasze się zgadzały, poglądy na sztukę, na życie, słuchając go, zyskałam niemało. Gdyby nie materialne warunki moglibyśmy być szczęśliwi, Wiem ja, jak troski powszednie zabijają człowieka, a szczególnie artystę. nie mogłabym znieść, ażeby on dźwigał na sobie wyłączny obowiązek materialnego zarobkowania i to z mego powodu. Gdyby moja praca mogła dopomóc mu choć w części. Ha Trzeba pracować, wyrobić sobie stanowisko. Dotąd sztuka była jedynym mem celem. Stanie się nadal i środkiem, niestety. Co ten stary profesor plecie, że mam jakieś chroniczne podrażnienie nerwów serca? To nie dla mnie takie rzeczy. Klimcia chora. Doktor Benedikt zaleca nam wyjazd do Foslau, lecz tam nie sposób znaleźć miejsce. Pojedziemy zapewne do Baden, lub gdziekolwiek gdzie znajdziemy mieszkanie. Tu za gorąco. Co gorzej i Grabowski również niezdrów. W dzisiejszym liście przyznaje się, że się czuje zmęczonym, słabym. Wszak i tu kasłał mocno. Podejrzewam, że tam znacznie gorzej być musi. Co tu począć? 20 sierpnia. Spacer w lesie. Nie masz jak natura? Ona jedna w stanie uspokoić człowieka. Tak mi dobrze w lesie. Tak miłe myśli, wspomnienia snują się po głowie. Co też nam porabia Wojciech? Jak to wszystko przyszło nieznacznie? Teraz nie jestem już nigdy sama, ani się spostrzegła, jak już nie byłam sobą panią mej woli. A jednak nie gniewam się za tę niewolę mimo kozaczej natury mojej. Dziś rano była mu tutajszego proboszcza prosić o mszę świętą w imieniu pani krassowskiej. Stary Paulin, siwy jak gołąb, chodził po ogrodzie otoczonym murem dokoła. Jaki tam spokój. Burze życia zostały za tym murem. 27 sierpnia. Mam wreszcie list od Wojciecha. Jest takim, jakim był zawsze. Mam mu być ślepiej nieco. Inną też jestem dziś zupełnie. Jakoś wszystko jest piękniejsze, lepsze. Modeluję balladynę w chwili zabicia Aliny. Pracuję dwie godziny z istotnym zapałem – po skończeniu zaćmiło mi się w oczach, jakbym pragnęła powrócić już do kraju, do mojej pracowni. Muszę dużo, dużo pracować, a przy zdrowiu wszystko da się zrobić. Gdyby tylko i Wojciech był zdrów, śni mi się od dni kilku. Czas jednak pomyśleć o obiedzie. Wczoraj kupiłam liści do zakwaszenia ogórków. Gospodaruję tu zawzięcie. Od dzieciństwa lubiłam gospodarstwo. Życie czynne miało dla mnie zawsze wiele uroku. Obiady przyrządzam na spirytusie. Rada jestem, że potrawy zgotowane przeze mnie najlepiej smakują klimci i pani Krassowskiej. 6 września. Pan K. donosi mi z Warszawy, że pracownia moja na nowym świecie dwa dotąd nie wynajęta. Chcę koniecznie mieć tę pracownię. Pisałam do niego o to. Będzie moją nadal ale kiedy ja się do niej dostanę nieraz rozpacz mnie ogarnia na myśl że nie mogę pracować nic nie postępuję a jednak inaczej być nie może gdybym się sobą zajęła ta biedna dziewczyna której tyle jestem obowiązana i którą tak kocham byłaby w swej chorobie pozbawiona i tej ulgi jaką stanowi obecność moja i rozmowa ze mną toż inna studia chodzić niepodobna gdyż ona nie ma sił towarzyszyć mi Jaka ona biedna przy tej swej dobroci i bogactwie. 13 września. Klimci ci, nic nie lepiej. Wyjeżdżamy tedy. Jeszcze kilka dni Wiednia i Krakowa, a potem one wracają na podole, a ja do Warszawy. I cieszę się z tego, i smutno mi zarazem. 28 września. O 8.30 przybywamy do Krakowa. W hotelu drezdeńskim nie ma miejsca, szkoda. Musimy zatrzymać się w saskim, popsuty humor, gdyż nie będziemy miały rynku panny Maryi przed oknami. 29 września. Wuj G mówi mi, że mogę korzystać z rad Matejki, lecz w akademii nie ma miejsca. Musiałabym tedy mieć pracownię własną, korzystać z rad Matejki. Czy tylko jestem dostatecznie przygotowana na to? Ach, trzeba będzie przesadzać trudności. 30 września byłam już prawie zdecydowana na Kraków. Może też czasem zobaczyłabym tu i Wojciecha? Aż tu przychodzi list od mamy, w którym donosi, że mogłabym z państwem Stankiewicz jechać do Paryża. Naraz dwie tak korzystne, a tak różne drogi. Nie wiem, co wybrać. Rysunek, technikę mogłabym posunąć w Paryżu. Brak ich przeszkadzać mi może później w tem, do czego dążę, w kompozycji, która jest moim ideałem. Staram się mieć na względzie malarstwo jedynie. Gdybym bowiem pójść miała za potrzebem serca, decyzja byłaby prędka. Głowa mi pęka? Bardzo późno, piszę do Wojciecha. 10 października. Nie ma matejki, wyjechał do Lwowa. Dziś rozstałam się z Klimcią, nie wiem na jak długo. Idę z ciocią do Urszulanek odwiedzić Linę, nie lubię klasztornego wychowania, co za dziki zwyczaj klękania przed przełożoną. Rysuję z okna bramę floriańską, list od mamy, ojciec przyjeżdża do Warszawy, na krótko, zobaczę go tedy wkrótce. Przychodzi wuj G z malarzem jakimś panem H. Nalega, abym przy nim malowała głowę. Dobry zastępca matejki. Wieczorem idę jeszcze raz do wuja przez planty. Cudowny widok kopca kościuszki przy zachodzie słońca. Przez rybaki ponad Wisłą dochodzę do stradomia. Ten Fawel. Z taką dumą chodzę dokoła. Wiem, że stąpam po własnej ziemi. Doznawać tego może tylko ten, kto wraca z dłuższego pobytu na obczyźnie. 12 października. Po bezsennej nocy z rankiem wróciła mi energia. Tu nie ma co robić, trzeba starać się koniecznie wyjechać do Paryża. O modele do aktów dla mężczyzn podobno trudno, cóż, dopiero dla nas. Przybył do Akademii jakiś uczeń z Wilna, nie ma biedak ani centa. Chcę iść w służbę, by w ten sposób zdobywać utrzymanie i naukę. Wyjdzie na ludzi. 16 października. Jadę do Warszawy. Rozmyślam, co zyskałam, a co straciłam w tej naszej podróży. Pomimo, że straciłam dużo drogiego czasu, że pracując mogłabym była przez ten czas dużo więcej się nauczyć, porównując jednak korzyść odniesioną, zyskałam dużo. 18 października. Całą noc nie śpię. Myślę o wyjeździe. Rano do państwa Stankiewicz dowiedzieć się o warunkach podróży. Potem do pracowni. Porządkuję na przybycie ojca. Roboty moje, które wydawały mi się mi dawniej, teraz są szkaradne. Patrzeć na nie nie mogę obojętnie. Radam bardzo, że jadę do Paryża. O trzeciej przychodzi ojciec z panem S., kompozycje podobają im się. Pan S. mówi mi, że pan Lucian, dawny przyjaciel, jest w Warszawie i że bardzo wypytywał o mnie. Wieczorem ojciec wypytuje mnie, ile już mam i ile mi jeszcze potrzeba. Daje mi 140 rubli. Po powrocie do domu ma mi przysłać więcej. Z tem dam sobie radę. 20 października. Idę z ojcem na wystawę. Przychodzi pan Lucian. Był u nas, lecz dowiedziawszy się, że jesteśmy na wystawie odnajduje nas u Krywulta. Nie poznałam go. Tak dobrze wygląda? Doskonale mu się powodzi. Łazimy, zmęczeni trzema wystawami, wracamy do domu. Po obiedzie rozmowa, odczytywanie notatek z podróży, wreszcie gram z Władziem. Wieczorem czuję się dziwnie rozstrojona i smutna. Ojciec obawia się, bym w Paryżu nie tęskniła za kimś. Poczciwe ojczysko, prosi, abym mu otwarcie napisała. Na drodze mi nie stanie. Och, ja o tym wiem od dawna, ale nie mam śmiałości powiedzieć mu wszystko. 21 października. Dziś w pracowni maluję portret z fotografii. Wracając do domu, spotykam panią Mazaraki i panią Słowską. Ta ostatnia wita mnie przez połę, zdziwienie moje. Wińszuje mi za mąż pójścia. Skąd im coś podobnego przyszło do głowy? Wieczorem przychodzi pan B. i pan Lucjan. Pan Lucjan otrzymał spadek, jest bardzo bogaty. Zajmuje się moją osobą od pewnego już czasu. Teraz tak wyraźnie daje mi poznać swe zamiary. Gdybym chciała być bogatą dziedziczką, mogłabym. Ja go lubię, jest przystojny, zacny, ma wiele szlachetności charakteru. Cóż, kiedy... Och, pieniądz ma wielką wartość, lecz jako środek tylko. Gdybym nie była, wyjeżdżała za granicę, nie poznała Wojciecha, mogłabym teraz rozporządzać sobą. Lecz dziś, czy myśl podobna może przyjść mi do głowy? 21 października. Pracownia. Malowanie nie idzie. Tak trudno malować z fotografii osobę nigdy nie widzianą. Muszę to jednak zrobić dla ojca. Przychodzą właśnie ojciec, mama, gawędka wspomnienia dawnych czasów. Wychodzą po chwili. Mycie pędzli, układanie płócien. Głowa mi pęka od myśli. Nie wiem, co mam robić. Czemuż ten nieznośny wół od tak dawna nie pisze? Idę do chrzanowskich. Pan H bardzo zmieniony po stracie żony, Mania pewno także pojedzie do Paryża. Pan Ha powiada, że jakiś duch niepokoju pędzi mnie naprzód. Słyszał, jak utrzymuje, że mam być bardzo poetyczna. Czemu? Dowiaduje się od nich, że moja matka boska sprzedana w samą porę idę do sklepu, prawda? Dostaje 60 rubli. Wracając widzę w oknie Orgel Branda reprodukcję rysunku mego Siostra Miłosierdzia w tygodniku ilustrowanym. Biorę jeden numer i kilka dumek ukraińskich. Muszę je wziąć do Paryża. Bardzo lubię melodie ukraińskie. Po drodze spotykam Micię Dering. Bardzo ją lubię. Zawsze taka serdeczna, choć to prawdziwy demonik. Jutro gra Ofelię, lecz nie zobaczę już jej na scenie. Idzie za mąż. Wieczorem przegrywam dumki. Jestem sama. Niezmiernie lubię muzykę. Tak się już za nią stęskniłam. Nie wiem, co się ze mną dzieje. 7 listopada. List od Wojciecha. Z każdego słowa wyczuwa się żal, że tak dawno nie pisał. Nie mógł. Nie jego wina. Ale w każdym razie muszę go ukarać za to. Nie napiszę aż z paryża. Idę do gersona. Co to za dobry, serdeczny człowiek, tak po ojcowsku cieszy się z mego wyjazdu do Francji, chociaż powiada, że i w Warszawie mogłabym zajść daleko. Teraz jednak nie wątpi, że w krótkim czasie dojść muszę do czegoś. Przestrzega, żebym nie zmieniała szerokiego malowania mego. Po południu wizyta u doktora Sommera. Bardzo długo wysłuchuje serce moje. Powiada wreszcie, że jest daleko lepiej niż dawniej. Ja to czuję sama. Wieczorem u Maruchy. Pan Chrzanowski ma wykład historiozofii. Trzy światy. Fizyczny, duchowy i moralny itd. Wracam do domu koło pierwszej dopiero. Zastaje pana Lucjana. Czeka od siódmej trzydzieści. Żal mi go. Obiecuję przyjechać do Paryża. List od Klimci. Jutro w drogę do Paryża. Daj Boże szczęśliwie. 8 listopada. Wyjazd z Warszawy o siódmej rano. Sama sobie nie wierzę, że jadę do Paryża. Rok temu było to tylko marzenie. Jadę pełna wiary. A jaki będzie powrót? Pasażerowie zmieniają się. Często urywam zaczętą przez nich rozmowę. Nie mam do niej ochoty. Wreszcie zasypiam, jak w domu. Śni mi się natarczywie pan Lucjan, co się przebudzę i usnę znowu, ciągle tylko on, a na jawie rzadko o nim myślę. Dziewiąty listopada, Berlin. Wychodzę na miasto. Deszcz. Ulice szerokie, chmurne. Na końcu alei pod lipami dużo gmachów olbrzymich, lecz wydaje się, jak gdyby jak kto tymczasem tylko na kupę złożył. Żadnego gustu. Muzeum Królewskie. Wspaniałe zbiory. Rzeźby szczególnie. Idę do akwarium. Potem, nie chcąc, trafiam do panoptikum. Bardzo przykre wrażenie tych woskowych figur. Nie mogę na nie patrzeć. Do tego jakaś licha muzyczka. Jestem zdenerwowana. Wracam na dworzec. Dalej w świat. Smutno jeździć samej. 11 listopada. O 7.30 staję w Paryżu. 12 listopada. Rano dopomagam pani Stankiewicz, Zosia trochę cierpiąca. Potem pani S odprowadza mnie do omnibusu. Jadę do Louvru, olbrzymie muzeum. Wenus, milońska, cudowna. Inne Afrodyty wyglądają przy niej jak kucharki. I razem z panią Stankiewicz idziemy na miting jakiś pod przewodnictwem najtęższej głowy republikanów Clemenceau. Pan Depoli, przeciwnik, z trudnością przychodzi do słowa. Wreszcie ustąpić musi. Socjaliści mieli podobno rzucać bomby, ale nic. Mam teraz pojęcie, co to jest takie zebranie. 13 listopada. Dziś pierwsza lekcja w Akademii Juliena. Pędzę. Modela jeszcze nie ma. Przypatruję się tymczasem koleżankom moim i ich pracom. Co dwa miesiące są tu konkursa na medal srebrny. Model. Zaczynam rysować głowę, lecz nie idzie. Hm. Zupełnie tu inny sposób rysowania, ale nie tracę nadziei. 15 listopada. Są tu podobno kursa wieczorne, modelowania. Muszę się na nie zapisać. Wieczorami nie robię dotąd nic. Czas się traci. 16 listopada. Tak nie ma nic do zanotowania. Co dzień to samo. Od ósmej rano do piątej po południu szkoła. Potem wracamy. Przyrządzanie obiadu, odpoczynek, gawędka i spać. Dziś w szkole zachorował model. Zanim znaleziono drugiego, pozowała panienka ze szkoły. Robiłyśmy szkice. Mój sposób podobał się koleżankom. Mówiły. C'est 27 listopada. Dziś zaczynamy rysować głowę konkursową. Ciekawam, kto dostanie medal. Chciałam powiedzieć sobie, że bez medalu nie wyjadę z Paryża, lecz tym sposobem nie wyjechałabym może nigdy. A jednak dostać go muszę. 2 grudnia. Roboty konkursowe skończone. Oddałam i ja swoje. Na przyszły raz mocniejszą już będę. Czuję, że nie umiem nic, a przynajmniej zupełnie inaczej niż trzeba. Pokazywałyśmy dziś kompozycję wąż miedziany. Moja bardzo się profesorowi podobała. Nie miał jej nic do zarzucenia. Okazała się najlepszą. Daleko łatwiej zrobić kompozycję z kilkudziesięciu osób niż z jednej lub dwóch. Co się tam z Wojtkiem dzieje? Nie wiem nic. Trzeci grudnia niedziela. W Luwrze pierwszy odczyt o sztuce byłam. Po odczycie od dziesiątej do czwartej chodzę po galerii. Zmęczoną jestem, ale obeszłam cały Luwr. Postanawiam przychodzić tu co niedziela, robić notatki i szkice. W domu rysuję. Piszę do mamy, prosząc o przesłanie notatek moich o ubiorach i strojach. Ani sposób komponować bez tego, jeżeli chcę się utrzymać w charakterze epoki. 31 grudnia. Miesiąc prawie nie zapisywałam codziennych zdarzeń. Nie miałam czasu, a często i chęci. Wszystkie prawie dni przechodzą podobnie. Kompozycje mamy zadawane co tydzień. Muszę powiedzieć, że moje wypadają najlepiej. Za dwie ostatnie miałam pochwały od pana Juliana. Zatrzymał je nawet u siebie, aby pokazać w szkole męskiej. Utrzymuje, że żaden z mężczyzn nie zrobił tak jasno i dobrze, jak wypadły moje. Bardzo jestem rada, ale martwi mnie, że w rysunku daleką jestem od pierwszych. Teraz idzie mi trochę lepiej. Mówi mi to nawet Robert Flory. Trudno mi jednak nałamać się do tego sposobu rysowania. Od dwóch tygodni chodzimy z Zosią na rysunki wieczorne do państwa Kalkstein. Zbiera się tam nas do dwunastu osób. Rysujemy w albumach szkice figur każdy swoim sposobem. Monachijczycy żadnej nie zwracają uwagi na podobieństwo, na charakter modela robią, co im do głowy przyjdzie. Rysując chude dwunastoletnie kurczątko, robią z niej Rubensowskich kształtów kobietę. Robert Flori zupełnie inaczej każe patrzeć i chwytać, jeżeli nie fotograficzne podobieństwo, to indywidualny charakter nieodzownie. Inaczej robi się, jak powiada De Chic Banal. Wynikiem czego jest w końcu zmanierowanie się. W tym miesiącu kilka wieczorów spędziłam u znajomych. Byłam u państwa Mickiewiczów, u panny Julii Jabłonowskiej. Ta ostatnia była podobno piękną, kiedyś bogatą. Dziś gdzie to wszystko? Bardzo jej żałuję, choć biedną dotąd nie jest ona wcale. Byłam także u koleżanki mojej, senioriny Coradosi. Włoszka całą duszą, bardzo ją lubię, ale chora biedaczka, podobnie jak klimcia. Przyjęcie było bardzo eleganckie, tańczono nawet trochę i mój mazur, jedyny jaki umiem na pamięć, bębnił w uszach wszystkich przez pół godziny. Byłyśmy również u innej koleżanki, angielki, miss Moore. Bawiono się wybornie. Pierwszy to jednak raz spędziłam święta Bożego Narodzenia nie w kółku rodzinnym. Było mi bardzo smutno. Gdybym mogła choć na chwilę widzieć Wojciecha, kilka bodaj słów z nim zamienić. Nie przypuszczałam, żeby on był mi tak potrzebny do spokoju. Długi czas nie zdawałam sobie sprawy z tego stanu i tak nieznacznie pogłębiło się uczucie. W Wigilię pisałam do niego, podając dokładny adres, czy tylko dostał list. W wigilię Nowego roku otrzymałam od ojca 300 rubli. Biedne kochane ojczysko, ma zmartwień kłopotów tyle, a jednak nie zapomina, przysłał mi tyle. W ten sposób zabezpieczoną jestem aż do maja i jeszcze zostanie mi trochę. Paryża jako miasto nie znam dotąd wcale, ale z tego, co o nim słyszę, nie podoba mi się co za brudy. Z całą bezczelnością mówią tu o rzeczach najhaniebniejszych Jest tu zepsucie ogólne Dziś jest ostatni dzień roku Co też on mi przyniósł? Och, bardzo wiele Przyniósł mi to, o czym się marzy życie całe Co jednak czeka mnie w tym roku nowym? Strach mi, niespokojną jestem Czy nie za dużo szczęścia doznałam w tym roku? Wiary nie straciła mi, chociaż wierzę inaczej może niż wielu, mam jednak nadzieję, że opatrzność czuwać nade mną będzie, i nadal że dobroczynna i wszechmocna istota kierować i opiekować się, i nadal będzie mną i mymi ukochanymi. Rok 1883 1 stycznia. Dziś nowy rok, daj Boże szczęśliwe, szkoła nie przerywa prac. Bardzo ładny Włoch model. Podoba mi się, będę go malować. Tu zupełnie inny mają sposób, szczególnie zaczynania. 8 stycznia. Nowy model. Będę tylko rysować. Pokazywałyśmy dziś kompozycję. Wyniesienie zwłok Cezara. Dobre, prócz niefortunnego wyciągnięcia nogi jednego z niewolników. Całość tony bardzo chwalił. W Herkules wydzierający śmierci alcestę znalazł postać Herkulesa bardzo zręczną, elegancką i silną. Priama znalazł mniej jasnym. Nowe temata. Aniołowie oznajmujący pasterzom narodzenie Chrystusa i święte niewiasty u grobu Chrystusa. 9 stycznia. Szkoła do 5. Po obiedzie wstępujemy do pani Jabłonowskiej, aby pójść razem na imieniny pani Duchińskiej. U pani Jabłonowskiej panna Rakowska kładzie kabałę. Mówi mi rzeczy dziwne, tak wiele prawdy, że zmartwiłam się serio. Jakiś brunet, z którym myślimy o sobie nawzajem, jest bardzo chory. Rozsądek zabrania mi wierzyć, a jednak jest mi nad wyraz smutno. U państwa Duchińskich mnóstwo osób. Panie postrojone, jak na prowincjonalnym odpuście. 10 stycznia byłam dziś w usposobieniu szczególnym. Wszyscy myśleli, że jestem naprawdę wesoła, a co się w duszy dzieje? Taki ból, smutek taki, ach ta niepewność, sama nie wiem, co robię, a im więcej się śmieję, tym silniej ściska się serce. Żadnych wiadomości od Wojciecha, a od ojca tylko smutne. Wieczorem rysuję kompozycję aniołowie zwiastujący pasterzom. Lecz myślę, Bóg wie o czym. 13 stycznia. Korekta Robert Flory bardzo źle. Proporcje figur fatalne. Kompozycja niejasna. Jednym słowem źle wszystko. Ze zmartwienia idę na wystawę studiować Bastien Leparza i innych. 14 stycznia. Nie myliły mnie przeczucia. Wojciech był chory i jest. Sam jeden, bez żadnej opieki? Cały dzień o nim tylko myślę. Gdybym miała środki, ptakiem poleciałabym do Lwowa? Rysuję w domu dzień cały. Postanawiam wszystkich sił użyć na sumienne rysowanie. Już dwa miesiące, jak tu jestem, a skorzystałam niewiele. Otworzyły mi się oczy na wiele rzeczy, jaśniej widzę, rozumiem, ale wykonać nie potrafię jeszcze. 16 stycznia. Nowy temat. Dalila ucinająca samsonowi włosy. Po szkole na rysunki do pani Kalkstein. Wieczorem Zosia gra bardzo ładnie. Taką mam miłą chwilę. Dziwna jest potęga muzyki. Jest to wszechwładna pani, robi z człowiekiem co zechce, przynajmniej ze mną. 27 stycznia. Robert Flori zaleca mi rysować więcej naiwnie. Szerokie rysowanie zależy na rozszerzaniu światła i unikaniu szczegółów. O rysunku moim powiada, że jest lepiej, że jednak mam za dużo wprawy. Jeżeli zmuszę się patrzeć na naturę, to wówczas dopiero technika moja przyda mi się bardzo. Po południu zostaje tylko kilka panien. Dokazujemy: projekt balu kostiumowego. Zanim co będzie, ja z włosów robię sobie wąsy, zarzucam niedbale na ramiona palto, robię minę, kapelusz na bakier i pozuję tak na stole. Panny zachwycone, rysują mnie przez dwie godziny. 14 stycznia, konkurs rysunków osądzony. Zosia dostała medal. Muszę się przyznać ze wstydem i boleścią, że przez jakiś czas zazdrościłam jej, ale po chwili przyszłam do równowagi. Wymogłam na sobie zmianę, i teraz z dumą i triumfem patrzę na siebie. Rada jestem, że ona, przyjaciółka i rodaczka, ma tę nagrodę. Nie spodziewałam się, że tak brzydką mam naturę. Wprawdzie to dopiero drugi dowód raz na wystawie w Wiedniu, przy spotkaniu pięknej kobiety, a drugi raz teraz. A jednak to dosyć, abym była zagniewana na siebie. Listu jak nie ma, tak nie ma. Jestem bardzo niespokojna. 29 stycznia Klimcia przesłała mi 100 rubli jako pożyczkę. Powiada, że na pieniądzach pewno mi nie zbywa. Co to za dobra dusza, jak ja się jej odwdzięczę? Zaprasza, żebym koniecznie przyjechała na wakacje. Sama nie wiem, jak zrobić. Tak bym pragnęła popracować tu jeszcze, a wiem, że raz wyjadę, to wrócić będzie trudno. 3 lutego. Teraz idzie mi trochę lepiej. Mówi mi to nawet Robert Fleury. Trudno mi jednak nałamać się do tego sposobu rysowania. Robert Fleury powiedział dziś, że w rysunkach moich jest dużo dobrego, więcej prawdy i natury. Dla kogoś innego uważałby to już za bardzo dobre, ale ode mnie wymaga więcej. Nie należy rozszerzać bardzo płcieni, bo to robi rysunek brudnym. Hmm. A więc on mnie za coś ma chyba. 13 lutego dostaje ogromne pochwały od pana Juliana za kompozycję. Nawet zatrzymuje jedną dla siebie. W pracowni jego wiszą prace lepszych uczni z damskich jednak moja będzie pierwsza, hoho. Ho. Zatrzymał zresztą wszystkie moje kompozycje, aby je pokazać profesorom, którzy jutro sądzą konkurs, jestem bardzo szczęśliwa. Gdyby jeszcze i ze strony najwięcej mnie obchodzącej mogło zabłysnąć słońca trochę. Niestety, zawsze jakieś gdyby. 18 lutego. Muszę koniecznie zostać w Paryżu na dłużej. Chciałabym znaleźć maleńki pokoik, by móc pracować u siebie, na swojem gospodarstwie. Żadnych wieści od niego, co się tam dzieje. Ma być u nas pan Hełmoński. Ciekawam, co powie o kompozycjach, które zwrócił mi już pan Julian. 22 lutego. Hełmoński chwalił bardzo kompozycje, szczególnie niewiasty u grobu Chrystusa. Radzi koniecznie namalować obraz naturalnej wielkości i dać do salonu. 26 lutego. Wynajęłam wreszcie pokój na Rue de la Tour d'Auvergne 19, na piątym piętrze, za 250 franków rocznie. Puszczam się na bystrą wodę, ale trudna rada. Muszę dać sobie rady, potrafię przecie coś zapracować. 25 marca, niedziela. Czytam sobie Biblię od rana i wiele znajduję w tem pociechy i ukojenia. Co to za głęboka, prawda? W kościele Notre Dame długie bardzo nabożeństwo. Po kościele wstępujemy do morgi. Pięć trupów. Jeden robi szczególnie przykre wrażenie. Młody z otwartymi oczyma, z wyrazem ironii, ze śmiechem na ustach. Nigdy tego nie zapomnę. Po obiedzie jedziemy do państwa hełmońskich. Dużo osób tańce. Jutro konkurs. 28 marca. Mój rysunek dotąd idzie. Wszyscy to znajdują. Koleżanki przepowiadają mi medal. Nawet pan Julian chwalił. To by było szczęście, gdybym dostała medal, ale nic z tego nie będzie. 31 marca. Konkurs skończony. Wszystkie koleżanki twierdzą, że dostanę medal, ale ja już nie wierzę. Nie jestem zupełnie zadowolona z mojej pracy. Zaczynając, myślałam, że zrobię ją lepiej. 11 kwietnia. <grym> medal dostałam. <grym> Co za radość! Prawdziwa dla mnie niespodzianka po czterech zaledwie i pół miesiącach pobytu w Paryżu. 14 kwietnia. Wczoraj pakowanie się i mycie sprzętów na wielką skalę. Dziś przenosimy się do własnej chaty. Bardzo mi się podoba mój malutki pokoik. Czysto i bardzo wygodnie. Wprawdzie z okien widać tylko kominy, a przy wielkim wychyleniu się zaledwie ostatnie piętro przeciwległego domu, okienka bowiem mam w suficie skośnym. Jak zwykle na poddaszu. Za to malować można wybornie. Zosia przychodzi po mnie, idę do nich na obiad i zostaję na noc. 16 kwietnia. Dziś zaczynam pracę na wielki konkurs. Biorą udział wszystkie cztery pracownie dwie męskie i dwie nasze. Nagroda medal honorowy i 100 franków. Ja maluję. Tak mnie zachwyca koloryt modelki, że choć wiem, że narysowałabym lepiej, nie mogę oprzeć się chęci malowania. Ciekawy ten konkurs. Wszystko byłoby dobrze, gdybym miała częstsze od Wojciecha wieści. 24 kwietnia. Zmęczona jestem. Zaspałam dziś dłużej. Wstawszy pisałam listy. Do szkoły przychodzę dopiero o czwartej. Stamtąd na lekcję anatomii Wykład profesora Q.J. Pierwszy raz widzę odpreparowanego trupa. Okropne wrażenie. Ciągle mam go przed oczyma. Nic jeść nie mogę. Pani Stankiewicz zabiera mnie na noc. Bardzo jestem rada. 30 kwietnia. Chrypka, brak apetytu. Idę jednak do salonu na otwarcie. Wernisaż. Wieczorem gorączka silna w głowie mi się mąci. 3 maja czuję się bardzo słabą dreszcze jakieś ledwie mogę utrzymać ołówek a dziś rocznica najszczęśliwszego dnia w życiu dornbach rozmowa z wojtkiem projekta nasze zamiana kwiatków gdzie to wszystko może to już mój koniec hm. szkoda jednak życia nic nie zrobiłam jeszcze ach to osłabienie Źle chorować samej, a nie chcę, żeby wiedzieli. Napiszą do wszystkich i odeszlą mnie, a mój biedny Wojtek zawsze sami chory. Siódmy maja. Wizyta w pracowni Pero Bonner. Pierwsze prace Rozy Bonner, jej fotografia, prześliczna głowa, ale zupełnie męska. Medali orderów mnóstwo, a najpiękniejsza gwiazda na szyję, gdyby to taką dostać... W domu list od Wojtka, zdrów już jaka szczęśliwa. 11 maja idę do szkoły. Serdecznie mnie witają koleżanki. Pani Lacroix, aktorka, malarka, bardzo inteligentna, przemiła serdeczna, bardzo dużo rozmawia, opowiada. Jadą do Algieru, chcą mnie zabrać, Algier, ba, gdyby to nie tak drogo. Pan Julien przynosi mi medal. Jestem bardzo kontenta. 19 maja. Miałam list od ojca. Jestem zupełnie szczęśliwa. Wszyscy zdrowi. Wojtek ma się prawie dobrze. Praca moja idzie, zdrowie wróciło i mogę pracować jak przedtem. Nic mi obecnie nie brak, ale myślę ciągle o Wojtku. Z nim rozmawiam. Dobrze mi tak. Z nim, z moimi szkicami, płótnami akwarelkami. Żyję, myślą. 24 maja. Prosiłam pana Juliana, żeby mnie zapisał w pracowni męskiej. Za nic nie zgadza się. Oni tam mają inne modele. Profesor dwa razy na tydzień i pracują inaczej. Co robić? Byłam wtedy w pracowniach Karolusa Dioron i Oliviera Mersona. Nie mogę czasu tracić. 7 czerwca odebrałam list od Klimci i zaproszenie na Ukrainę. Koszta podróży bierze na siebie. Bardzo jej jestem wdzięczna i bardzo kontenta, lecz przykro mi, że sama kosztów tych ponieść nie mogę. Może zaczepiłabym o Kraków, zobaczyła Wojtka. Ale o tem nie chcę nawet myśleć. Klimcia, biedna, ciągle niedobrze. Zawiadomić jednak Wojtka muszę. 5 lipca. Są na świecie ludzie szczęśliwi i ja nią jestem w tej chwili. Jadę na Kraków lwów cały dzień pakuję. Kupiłam sobie nawet kostium w lurze 45 franków, suknia i bluzka. Muszę przecie mieć coś na drogę i dla pobytu wśród ludzi. Wieczorem przychodzi Helenka M, gawędka. Napisałam do Wojciecha. Tak mi to trudno było boję się tego spotkania. Czy nie zobaczę w nim zmiany? A razem tak pragnę go zobaczyć. Jadę na Avenue Clichy po kupca na meble. Ostatnia noc w moim pokoiku. Żal mi go. Jutro przenoszę się do Anielki Wisłockiej. 16 lipca. Dziś wyjeżdżam z Paryża. Przejeżdżam przez ten ocean szału i pracy, lecz ja naprawdę nie znam jeszcze tego Paryża wcale. Jutro już tego nie zobaczę. 26 lipca. Czekał na mnie na dworcu, chociaż nie był pewny przyjazdu. Powitanie: Żytnia to dziś imieniny moje. Odwozi mnie do hotelu angielskiego. O pierwszej trzydzieści przychodzi znowu, idziemy na kawę. Jego roboty prześliczne, tyle uczucia w każdej postaci, a takie nasze polskie. Nie wyobrażałam sobie, że ma taką technikę. Obiad. Wycieczka na zamek, ale wiatr, deszcz, zimno. Wracamy. Uciekamy przed dżem w podwórze jakiegoś kościoła, potem do cukierni na kawę. Gawędka, taki piękny ten Wojtek, ale mizerny biedak, niezdrów. Ma przyjść jutro rano o 10.00. 27 lipca. Przychodzi koło dziesiątej. Idziemy na targ. Ciekawe ubiory włościan. O dwunastej rozchodzimy się, idę po owoce, o trzeciej powraca znowu. Idziemy do Muzeum Osolińskich, potem na cmentarz. grup Grotgera. Powrót pieszo i znowu do cukierni. Biedzimy, rozmawiamy, śmiejemy się, przypominamy wiedeńskie czasy. Lub, milcząc, patrzymy na siebie i dobrze nam tak przynajmniej mnie. Mało kto jest tak szczęśliwy jak ja. Wojtek w dobrym humorze, co u niego rzadko się zdarza, ale wszystko się kończy. Tak trudno z nim się rozstać. A przecie do jutra tylko. Jutro mam go czekać w oknie, aby nie męczył się po schodach. Muszę zrobić jego portret. Ach, tak prędko ten czas leci. Już ósma. Odchodzi. 29 lipca. Godziny jak chwile lecą. Wojtek odprowadza mnie na dworzec. Kiedy się zobaczymy? Czy będzie mógł przyjechać do Paryża? Byle tylko był zdrowszy. Czemu nie możemy jechać razem? Ach, kiedy się zobaczymy? Nie wiadomo. 15 sierpnia. Cały ranek przesiaduje z klimcią pod lipami, pokazuje jej niektóre prace moje i Wojtka, rozmowa o Wojtku, plany na przyszłość co to za zacna dziewczyna ona mnie naprawdę kocha i myśli o mnie. Chcę, żebym na przyszłe lato przyjechała do niej do Żywotowa, gdzie ma zamiar zaprosić także i Wojtka. Wieczorem spacer z Klimcią, plany moje założenia na wielką skalę szkoły malarskiej dla kobiet w Warszawie. Dążeń u nas jest dużo, a kształcić się nie ma gdzie. Trzeba ułatwić tym, co mają przyszłość istotnie. Czy je zaś zdolności nie obiecują wiele, temu od razu otworzyć oczy, aby nie miał zawodu. Po powrocie zaś z Paryża mam śmiały zamiar: chcę założyć w Warszawie szkołę dla kobiet. Potrzeba nam jej koniecznie, bo dotychczas nie ma żadnej możliwości uczenia się serio, a chęci i nawet zdolności jak wszędzie dużo. Moja szkoła będzie urządzona na wzór paryskich. Mam nadzieję, że to pójdzie. A oprócz moralnej satysfakcji, że dopomogę rodaczkom moim, które nie będą zmuszone wyjeżdżać za granicę, bo początki przynajmniej będą mogły znaleźć u siebie gruntowne, będę mieć nawet i korzyść materialną, 17 sierpnia. Nie robię nic, za długo już odpoczywam. Muszę się wziąć do pracy. Tylko, że ani blade ramów, ani sztaluk, ani nawet prostej deski. Gdybym była, została w Paryżu, skorzystałabym więcej, a tak nic mi nie przybywa do głowy. List od Wojciecha nie jest biedny, nie jedzie nawet na wieś, muszę go namawiać. Co on tam pocznie, sam jeden? Ja dotąd widzę się obok niego, razem zwiedzamy wystawę, słyszę głos jego w Dornbach, dający mi pytania. Gdy zamknę oczy, zdaje mi się, że czuję go blisko że milcząc rozmawiamy ze sobą, że pytania i odpowiedzi wymawiamy w jednym spojrzeniu. Ach, ja go kocham duszą całą, jak człowieka, jak artystę jak mężczyznę. Myślałby kto, że ja jestem tylko artystką, a ja jestem tylko zwyczajną sobie kobietą. Ludzie się użalają, że nie ma prawdziwej miłości. A przecie pan Lucjan, bardzo bogaty, a o mnie biednej dziewczynie od tak dawna pamięta. Ja jednak wolę znów nic nie mającego Wojtka, chociaż panu Lucjanowi przyznaje wszystkie jego zalety i boleje nad tym, że tak muszę, ale Wojtka jednego kocham. 5 października. Dziś opuszczamy swobodę. Od Wołkowiniec jadę sama, aby w Kijowie przygotować mieszkanie. W Żmerynce widzę kilka kobiet z krótkimi włosami. Jak potwornie wyglądają te kobiety. Wprawdzie i ja niedawno jeszcze miałam ucięte włosy, było to jednak nie dla fantazji, lecz po tyfusie. 14 października. Odebrałam dziś list od mamy. Jestem nim zgnębiona. Stan interesów ojca rozpaczliwy, cały kapitał stracony. Nawet im nic już nie może przesłać. A ja teraz również nic nie mam. Czwarty listopada, co za straszne przeczucia gnębią mnie dziś od rana serce zamiera, w głowie się mąci, stać nie mogę na nogach, a po mózgu same straszne obrazy się snują. Ojcze mój drogi kochany. Tak jakbym słyszała głos Twój w tej chwili wypowiadający straszne te słowa, wszystko stracone. Biedna Mateczko moja, wszyscy wy ukochani moi, czy wy żyjecie? Czyście zdrowi? Co wy porabiacie w tej chwili? Nie, nie mogę sobie dać rady. Boże, boże, zlituj się nad nami. Co ja mówię? Co myślę w tej chwili? Nie wiem, nie wiem. Chciałabym stanąć wśród nich lotem ptaka. Może się na coś przydam? Muszę już jechać. Muszę. Piąty listopada. I znowu ta klimcia, moja droga, moja droga przyjaciółka i opiekunka w tych ciężkich dla mnie chwilach przychodzi mi z pomocą, nam wszystkim. A mnie wysyła najazd do Paryża. Biedny mój ojciec, gdyby choć chłopcy stali już na nogach, ach, ten pan Lucjan, gdyby miał instynkt i nawinął się w tej chwili. O nie, za nic, Wojtku mój, za nic ja cię nie opuszczę. Pomyśleć nawet straszno. Pogardziłby mną i odtrącił. Siły, siły wytrwania. Rok 1884. Paryż, 18 stycznia. Ciekawam, co by też pan Sygietyński powiedział o otwartej tu obecnie wystawie prac Edwarda Monet. Jest to wódz, naczelnik, mistrz i król impresjonistów. Dotąd słyszałam tylko o tych cudakach, a teraz przekonałam się na własne oczy o ich idiotyzmie. Trudno sobie coś bardziej śmiesznego, dziecinnego i niedołężnego przedstawić. Żadnego rysunku, żadnego koloru. Niby to malują tak jak widzą, czyli jak im się wydaje, a trzeba przyznać, że wydaje im się oryginalnie. Jeżeli twarz jest tu różowa, to on ją wymaluje z pewnością mieszaniną. Karminu lub cynobru z białą farbą bez żadnych odcieni. Ciemne oczy oddaje za pomocą dwuplam plam, kwaczem zmoczonym w czarnej farbie, bez żadnego rysunku, zawsze krzywej i zezowate. Do ciemnego połysku włosów z pewnością użyje czystego kobaltu i tepę. Spojrzeć na chwilę mimochodem na taki obraz, nie zatrzymując się na jedną nawet sekundę, może to i zrobi jakie takie wrażenie natury. Lecz przypatrzeć się bliżej. O, niech Bóg strzeże, śmieszy tylko a bardziej jeszcze gniewa. Widoki na takim traktowaniu tracą raczej. Zyskałyby może na świeżości i prawdzie koloru, gdyby panowie impresjoniści nie wpadali w przesadę i nie pragnęli odznaczyć się naiwną oryginalnością, robiąc liście drzew szafirowe na pierwszym planie, ziemię fioletową biskupiego koloru, a niebo trawiaste. Tego samego moneta dawniejsze roboty są wcale dobre, a jego mość z fajką i kuflem to arcydzieło swego rodzaju – Cóż, kiedy im późniejsze płótno, tem większe dziwadło, a do tego co tylko najtrywialniejsze sceny i twarze. Nie darmo jest przyjacielem Zoli. Z tym wszystkiem ma dużo zwolenników, a najwięcej między wiele obiecującą młodzieżą, której nie chce się nic robić. 4 lutego. Nie wiem sama dlaczego tak dawno, bo od czasu powtórnego przyjazdu do Paryża nic nie notowałam, ale tak jakoś się składało. Od Wojciecha miałam parę listów. Oj, niewesołe. W jednym z nich donosi mi, że jest mocno chory, niebezpiecznie nawet podobno, a w każdym razie, że choroba długa, decyzja moja była prędka. Zapytałam, czy zgadza się, abym przyjechała. Postanowiłam porzucić Paryż. Może mogłabym mu coś dopomóż tam na miejscu? On nie zgadza się. Odtelegrafował, że nigdy na takie poświęcenie nie pozwoli. Biedny mój szlachetny, zawsze. Co to za poświęcenie? Nie wie on, co to jest być tak daleko, męczyć się, nie wiedzieć, nie móc nic. Gdyby wiedział, nie mówiłby o poświęceniu i już nic w ostatnim liście nie pisze mi o chorobie, a to mnie jeszcze więcej niepokoi. Nie wiem doprawdy, co mam począć. Mimo to praca idzie. Za kompozycje mam zawsze pochwały od Robert Flori. Moje są zawsze pierwsze. W sobotę skończyłyśmy pracę konkursową. Wszyscy przepowiadają mi znowu medal. Muszę przyznać, że moja i Ameli są najlepsze. Między tymi dwoma wybór. 25 lutego. Mama się niepokoi, że moje zapasy pieniężne musiały się już wyczerpać. Nie wyczerpały się, ale już niedaleko od tego. Mam 125 franków i to wszystko nic w perspektywie. 125 franków to przy największej oszczędności, wydając tylko na najniezbędniejsze produkta do utrzymania życia może starczyć na dwa miesiące. Dni tymczasem lecą. Z wielu z nich, jeżeli nie zanotuję, nie zostanie nic. Nic. A przyjemnie będzie przypomnieć sobie kiedyś obecne życie artystyczno-studenckie. Zawsze z tymi dwoma wyrazami łączy się pojęcie niedostatku przy szczęśliwym i pełnym nadziei usposobieniu. Tak też ma się i ze mną. Obecnie niedostatku już nie mam, ale żyję jak zakonnik. Pewną jestem dwu miesięcy, a co dalej? Ale. Ale to mnie nie przestrasza. Za mieszkanie płacę tylko 10 franków miesięcznie, a jednak mniej jak 65-70 franków na miesiąc wydać niepodobna. Liczę trochę na to, że może sprzedam coś z robót. Ale co to za marna płaca? Wczoraj sprzedałam głowę, za którą miałam pochwały Robert Fleury, za 6 franków. Wyraźnie sześć. Za podobną cenę mam dać jeszcze inną głowę kobiety. Jednocześnie otrzymałam zamówienie na dwa jeszcze płótna za dwadzieścia pięć franków. Martwa natura. Dziś właśnie malowałam jedno z nich u siebie. Pocieszam się wprawdzie, że widocznie nie śmiano wprost ofiarować mi tej ceny, tylko pytano czy nie znam kogoś, kto by się podjął. Ja też nastręczyłam siebie ku widocznemu, jak się okazało, zadowoleniu klienta. W ten sposób dwie martwe natury i kilka głów utworzą prawie cały miesiąc życia. 27 lutego. Maleńki mam pokoik. Zaledwo dwa metra długości, a dwa szerokości. Toż, aby malować moją martwą naturę, muszę się brać na sposoby. Najpierw musiałam złożyć łóżko. Dało mi to prawie metr kwadratowy wolnego miejsca. Pod ścianą, na przewróconym małym tłomoczku, usiadłam sama, mając na piecyku żelaznym po lewej ręce na kartonie rozłożone farby, po prawej, przed łóżkiem, gdyż siedziałam bardzo nisko, również farby i pędzle. Nie dalej zaś. Nad jeden metr przede mną na worku z koksem panoszyła się martwa natura. Przepych koloru. Uff, piękny kwiat kupiony jeszcze w Wiedniu za osiem guldenów. Umyślnie wypisuje cenę, która teraz mnie przeraża: ciemno na zielonym adamaszkowym tle. Deska przykryta szafirowo-seledynowym aksamitem, na to rzucona czarna koronkowa chustka i cekiny złote. W opisie wydaje się to papuzio nieco, a jak pięknie odcienia te harmonizują w naturze. List od Wojciecha. Niezdrów, biedny. Nie jedzie nawet na wieś. Muszę go namawiać. Co on tam pocznie sam jeden? Ja dotąd widzę się obok niego. Razem zwiedzamy wystawę. Słyszę głos jego w Dornbach, dający mi pytania. Gdy zamknę oczy, zdaje mi się, że czuję go blisko, że milcząc, rozmawiamy ze sobą, że pytania i odpowiedzi wymawiamy w jednym spojrzeniu. Ach, jak go kocham duszą całą, jak człowieka, jak artystę, jak mężczyznę. Myślałby kto, że ja jestem tylko artystką, a ja jestem tylko zwyczajną sobie kobietą. Ludzie się użalają, że nie ma prawdziwej miłości. A przecie pan Lucjan bardzo bogaty, a o mnie biednej dziewczynie od tak dawna pamięta. Ja jednak wolę znów nic nie mającego Wojtka. Chociaż panu Lucjanowi przyznaję wszystkie jego zalety i boleję nad tym, że tak muszę. Ale Wojtka jednego kocha. 8 marca wszystkie koleżanki, które miały prace przygotowane do salonu, przedstawiały je dziś panu Robert Flori. I ja, ośmielona przykładem, zapytałam, czy bym nie mogła dać jednego z rysunków szkolnych. Wybrał głowę konkursową i tę mam posłać. Narysowałam dziś pracownię naszą z koleżankami przy pracy. Pierwszy raz robiłam taki szkic węglem. Chciałabym dojść w tych rysunkach węglem do pewnej doskonałości. Są one łatwe, ładne i świeże. U nas nie widziałam nigdy podobnego sposobu. 18 marca. Rano do pracowni przychodzi Anielka Wisłocka z zaproszeniem na wieczór do państwa hełmońskich. Idę. Dużo osób bawią się wesoło, tańczą na zabój. Jak się ja mocno odmieniłam. Kilka lat temu nie lubiłam tańczyć. W towarzystwie byłam nieśmiała, nieszczęśliwa, nie do uwierzenia. Dziś lubię towarzystwo. Przepadam za tańcem i nawet mężczyzn się już nie boję, jak dawniej. Śmieszna to była dziecinna obawa. Teraz długo bardzo nie ruszałam się z domu, siedziałam jak pustelnica. Toż dziś, znalazłszy się wśród życia i gwaru, byłam podniecona, ożywiona, wesoła prawie. Lecz myślą z nim byłam ciągle. Żałowałam, że go nie ma, że mnie nie widzi. Kokieteryja kobieca. Wiedziałam, że wyglądam lepiej niż zwykle. 21 marca. Mówi mi Anielka w pracowni, że jeden z artystów obecnych na zabawie u państwa hełmońskich, rzeźbiarz, opowiadał jej, że doskonale wyglądam że tańczę jak żadna i że ogólnie się podobałam. Nie myliłam się więc. Już to chyba nie ma kobiety, która by nie czuła, kiedy się podoba. Dziś zapłaciłam za ramy 16 franków. Szkoda będzie, jeżeli praca nie będzie przyjęta do salonu. 13 kwietnia, Wielkanoc. Nie ma lekcji anatomii. Po kościele, wtedy siedzę w domu, porządkuję, czytam, odpoczywam. Wreszcie idę z książką do ogrodu luksemburskiego. Cały wielki tydzień pracowałyśmy za wzięcie. Wczoraj skończyłyśmy konkurs kwartalny. Z tego tygodnia zrobię sobie prawdziwe święta, wypoczynek. Dziś wieczorem była mu pani Jabłonowskiej. Był pan Ochorowicz. Próbował, czy hypnotyzm ma wpływ jaki na mnie. Żadnego. No, bo przecie ja tam to nie żadna fruzia. Na fruziach próby wypadają świetnie. 25 kwietnia. Dziś skończyłyśmy pracę na roczny konkurs. Wszystkie cztery pracownie. Pan Julian przeglądał wszystkie i moją znalazł najlepszą. Powiada, że gdybym to posłała do salonu, byłabym pewna przyjęcia i dobrego umieszczenia. 30 kwietnia. Dziś wernisarz, czyli otwarcie salonu dla artystów, jutro dla wszystkich, dużo wybornych rzeczy. Jak diabelnie ci Francuzi malują. Hołd pruski matejki, nasza sława. Nasz matejko zawiódł moje oczekiwanie. Co za szkaradny, żółto-czerwono-rdzawy koloryt, taki nienaturalny i taki niemiły. A szczególnie obok robot francuskich, które tchną taką prawdą i prostotą. Gdyby Matejko nie tak ciągle siedział w Krakowie, gdyby od czasu do czasu przewietrzył się trochę za granicą, gdyby choć trochę tej natury, tej prawdy w tych potężnych jego obrazach było, wówczas nic by mistrzowi temu zarzucić nie było można. Patrząc z daleka na jego obraz, nie odróżnia się nic, żadnych planów, żadnych mas ogólnych. Tylko olbrzymie płótno zasmarowane jednym rdzawym kolorem te genialne postacie, mistrzowskie wykonanie stają się zupełnie niewidoczne. A z bliska nie sposób objąć wzrokiem tego olbrzymiego płótna. Prawda, że nie mało się do tego przyczynia krótki wzrok artysty, ale też i lekceważenie natury. Obraz ten na fotografii czyni wrażenie niezmierne, ale niestety tylko na fotografii. 6 lipca. Biedny mój tatko nie żyje. Nie, to niepodobna. Nie mogę sobie przedstawić, że go już nie ma. Ja nie wiedziałam nawet na czas o tym. Nie mogłam go pożegnać. Pożegnać na zawsze jego, który mnie tak kochał. W tym dniu właśnie robił mi zawsze prezenta. Niespodzianki. Jego już nie ma. 27 lipca. Pani Hełmońska była u mnie dziś dwa razy. Chciała zabrać mnie ze sobą. I dobra Dulembianka starała się mnie namówić, żebym z nimi spędziła wieczór. Ale mnie zawsze, a szczególnie dziś, najlepiej w domu. 29 lipca. Poczciwy pan Julien, zwalnia mnie od wszelkich opłat za studia. Jednak to zacni ludzie ci Francuzi. A przecie on bardzo dba o swoją kieszeń. temto to większa zasługa. Pierwszy sierpnie tak się ciągle czuję zmęczona, że już ten tydzień nie pójdę do szkoły. Nic mi nie idzie, robota. Co namaluję, to muszę zeskrobać. Zanadto jestem rozbita. Muszę koniecznie odpocząć, wyjechać gdzieś na wieś. Byłam na ulicy Zamieszkała zamieszkałej przeważnie przez modeli. Bardzo biedna dzielnica, mnóstwo Włochów, kobiet, dzieci. O tej godzinie odpoczywają sobie na ulicy. A jakie piękne typy. <laughs> Jednak wieczorem nie zaryzykowałabym przejść tam tędy sama. Muszę skończyć tego kopciuszka, który już prawie sprzedany. Tylko, że od trzepania, czyszczenia, prasowania czarnej sukni boli mnie ręka. Prawym ramieniem nie mogę poruszyć zaledwie zdołałam się ubrać. Od łokcia jednak swobodnie ręką poruszać mogę. Pół dnia dziś szyłam, więc i malować chyba będę mogła. 27 października. Klim ci już nie ma. Nie żyje. I ona, jak to smutno, cios za ciosem na moją głowę, biedne moje kochanie, i tak niespodziewanie. Co ona nacierpiała się biedactwo, i za co to wszystko? Och, jak niesprawiedliwe to życie! Przecie to takie dobre było, niewinne, biedna moja klimusia! Ucałować cię nawet nie mogłam, jak i mego biednego tatkę, sama tu daleko. Co wy tu chcecie, zostawić mnie samą? I gdzie ty teraz, dobra moja? Czy jesteś tam, gdzie mówiłaś? W tym życiu, w które wierzyłaś tak gorąco? Ja nie chciałam odbierać ci nadziei, lecz wątpiłam często sama. Gdyby światem tym rządzić miała ta wielka, dobra istota, inaczej by się na nim działo. Za lat dziesięć, pamiętasz, dałyśmy sobie słowo w Wiedniu. Za lat dziesięć. Spotkać się mamy razem, gdziekolwiek byśmy były. Gdzie się spotkamy? 24 grudnia, północ. W tej chwili dzwonią na pasterkę. Dziwnie mi się zrobiło na dźwięk tych dzwonów. Muszę użyć całej siły woli i rozsądku, aby panować nad sobą, żeby nie myśleć o tem wszystkim, co mnie w tym roku spotkało. Ciężki to był rok. Tatusiu, mój drogi, jak ci musiało być ciężko? A ta biedna Klimcia, dobra, taka, taka szlachetna, ta doskonałość prawdziwa, za co wyście się tak męczyli? Ale wy już odpoczywacie. Czy rozumieć i ocenić spokój ten możecie? Mama czeka powrotu mego, a ja tymczasem inne snuję plany. Połączenie się z Wojtkiem i powrót na pracę do Paryża. On jest zdolny. Ja mu dotąd nie napisała nawet, że dzięki mojej szlachetnej klimci los mam zapewniony i chłopcom będę mogła dopomóc i o Jadwini pomyśleć, wydać ją za mąż. Rok 1885. Co tu pisać? Wszystkie moje skarby i wszystkie nadzieje. Postawiłam wszystko na jedną kartę i przegrałam. On odszedł. Sam. Nie ma go. A teraz co? Purwil. 5 września. Ciągle płaczę. Jak dziecko. Nie pomaga jej obecność dobrej maruchy. Wyciąga mnie ona z domu. Lecz widoki, zieloność, morze. Wszystko źle dziś wpływa na mnie, bo wszystko stawia mi przed oczyma Ciebie. Mój jedyny, ciebie, którego nie ma. O, jak pusto, jak straszno na świecie. Ciemno, bo zaszło słońce życia. Ostatnia kartka z dziennika została zapisana w czerwcu 1886 roku, rok po śmierci narzeczonego Wojciecha Grabowskiego. Na wieść o jego ciężkim stanie zdrowia, Anna wyjechała do Lwowa, gdzie zastała Wojciecha umierającego. Przez kolejne lata bliscy oglądali ją pogrążoną w ciężkiej żałobie po ojcu, przyjaciółce i ukochanym. Na wystawie artystka Anna Bilińska. Widzimy naszą bohaterkę dwukrotnie w żałobnej sukni. Jeden obraz to portret autorstwa jej koleżanki z Akademii Julia Emmeline Dean, a drugi to słynny autoportret z Muzeum Narodowego w Krakowie. Żałobna Czerń miała pojawić się jeszcze raz na jednym z jej obrazów w maju 1893 roku. Na portrecie młodej kobiety z różą w ręku, wystawionym na francuskim salonie, zawisł kir dla uczczenia śmierci Bilińskiej. Malarka zmarła 8 kwietnia tego roku w Warszawie.